Witajcie, moi drodzy rewolucjoniści, widzowie, a może nawet i asasyni. Z tej strony Scorpio, witam was w czwartym odcinku z Assassin's Creed'a Unity. Tak, dzisiaj, może jeszcze mówiąc wstępem, miałem już nagrywać w trybie kooperacji, ale niestety pewne komplikacje znowu nadeszły i no, co ja mogłem poradzić? Jakoś dziwnie teraz gra ładnie chodzi. Dziwi i zaskakuje. W ogóle gra się nagrywa. O, dobra, ścinka była. Znaczy, że nagrywa. Okej. Chyba już się ogarnęło. Tak, powiem teraz szczerze, że zatrzymałbym się z tymi misjami fabularnymi i nieco bym się zajął bardziej misjami pobocznymi. Takimi przybocznymi bardziej. Patrzę tutaj. Pont New, skrzynie Nomad. Te skrzynki sobie bym zostawił na później. Na przykład jakbym miał robić kooperację, to wtedy byśmy te skrzynki zbierali. A tak sobie po prostu to pozostawię. Szukam tych misji dla trybu jednoosobowego, tylko te poboczne, rzecz jasna. Może jednak fabuła, bo tak się zastanawiam, tutaj jest... Musi jeszcze tylko wykonać ostatnie zadanie, żeby zostać pełnoprawnie asasynem. Ciekawe, co to by było. Ale zanim by się to wszystko właśnie zrobiło, co to jest? Artefakt. Tutaj widzę... Aris. Jakieś zagadki Nostradamusa. By uzyskać fragmenty dysku Nostradamusa? Niewyremontowany klub towarzyski? Tak się właśnie się zastanawiam nad tą misją zagadek Nostradamusa. Tak trochę dziwnie to brzmi, ale no, co poradzić. Tajemnicze morderstwa. No, może to zrobimy. Co wy na to? A przejdziemy się, czyli nie? Żeby coś porobić po prostu. Mamy aż 269 metrów. To może trochę po parku Rzymy. Dlaczego by nie? Teraz jakby tam doskoczyć, bo chciałbym trochę parkouru wykonywać, niż biegać po ziemi. No dobra, sobie pobiegamy. Na razie ładnie chodzi, z pewnymi lekkimi ścinkami, ale to wiecie, są już mniejsze szczegóły. O! To już chyba bardziej zaczyna ciąć, bo pewnie większe tłumy. O! Co to jest? Zabij przestępców. O! Dobra. Mamy teraz podwójne zabójstwo, panowie. Czekaj. Ło! Yeah! Pięknie! Ło! Trochę mi się oberwało. Nie, ja go ubiłem. Oho, jak mu tętnicę rozciął. Pięknie. Tak, co z tobą? Dobra. Jeb. O, udało mi się 2 z 5 misji wykończyć. Miło. Może jeszcze bym ich zlucił nieco. Czekaj, użyjemy lekarstwa. Jebut. I on na pewno będzie miał lekarstwo. Ma? A jednak nie ma. Dobra, przeszukujemy. Czekaj, jakiś koleś tu biegnie. Czekaj! Nie ma! No, żebyśmy się zrozumieli. Okej, czyli 3 z 5, jak miło. Dobra, teraz może chciałbym jeszcze dokończyć lutowanie. Może jakiś temat poruszyć. Bo na razie jest ciekawie. I nie psujmy tego klimatu. Okej, 5 tych
są livry, flivry, nie pamiętam już dokładnie. Tu mamy, o, jest, dobrze. Tu żeśmy poszli niewidzialność w takim razie, ale ja chyba bardziej pójdę właśnie walkę wręcz. Umiejętności, walka wręcz. Czekaj. Tu trzeba mieć właśnie ten mistrz ciężkiej broni. A to trzeba ukończyć piątą sekwencję, no to trochę poczekamy. No niestety, sorry, winę tu. A trzeba się pomęczyć, to trzeba zdobyć te dwie. Nie wiem, jakby. Nie wiem, jak nazwać w ogóle. A to są punkty umiejętności. Niestety trzeba to tak nazwać. Czekaj. Przedmioty użytkowe. A tu trzeba te umiejętności pokupywać. Niestety. No cóż. A kupimy lekarstwo. Wytrychy. No, trochę będzie tego zbierania, muszę przyznać. Dobra. Tu mamy jakiś papirus. A co to jest w ogóle ten papierek? Aha, tego nawet na mapie nie widać. Czyli w sumie można to zebrać. Aha. A, wpis! To są wpisy w bazie danych, czyli to można zbierać. O, tu można zajumać przestępców. Czekaj, tu się byśmy ukryli. No, ukryj się. Czemu on się nie chce kryć? I ja nie mogę. Dobra. Dobra, jak jest ta bomba dymna? O! Zmina bomba dymna musi być. Lol. Okej, okay. Jeszcze go dobić, nieźle, odleczyć się i tutaj przeszukać. Dobra, pięknie idzie to nam i o to chodzi, tak ma być. O, są petardziki hukowe, o, nieźle, zapomniano to nam tu bombki dymne. Lol, ale śmiesznie biegają. Oj, lekarstwo też dostaliśmy, jakby nie inaczej. Znowu nam coś tu chce umknąć. Nie wiem, czy przez co tu mi się będę tak przyciskał. Trzeba złapać tego przestępcę. Zaraz mu ucieknął. O, panie. Co uciekasz? A, i pewnie go znowu złapiemy w tym miejscu, co przedtem. Za stoper włączę w ogóle, od tego zacznijmy. O kurde, ale tu ściny. W cholerę. No nie wierzę, nie złapał go. Złapiesz go kiedyś. Dobra, za będzie złapany. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jest, idzie. Pięknie. Dobra. Poszło. Trzeba przeszukać typa. O! I otrzymaliśmy 500 livrów. No to ładnie. O! Plus 20 tych Uplay dostałem. Nieźle. Pewnie jakiś achievement wbiłem. Nie wiem, coś w ten deseń. Okej, okay. Teraz może byśmy się w końcu tam skierowali. Jeśli by to dało radę. Nieźle, nieźle to się wszystko układa. Ło! Arno tu skacze. Przestał na asasyna. No, no skacz. Aha, tu można też po drabinie zejść, jak miło. Ło!
Człowieku, oszalałeś? O! Dasz radę? Da radę. Idziesz tutaj dalej. Tak, komentarze znowu były typu, że zrobili... Czekaj, co to było za komentarz? Bo coś dotyczący, że... Po prostu, że się nauczyli od Watch Dogsa tworzyć grę pod względem właśnie optymalizacji graficznych. No ja się nie dziwię. Doskoczymy? Ło kurde! Jak się wrył! Jezu, ja myślałem, że on się już zabije. Byłem prawie pewny. Dobra, tu trzeba będzie zajmować przestępców. Jeszcze się oni zapadają w tej kliki. Wkłada wszystko. Biją się. Jak się stało na to? O, to... Dobra, puśćcie sobie. Nie, jak go przebił. Temu też musiał przebić, no nie było opcji. Dobra, tu jeszcze ich przeszukamy znowu. Jakiego on tu ma teraz krwiaka na czole. Znaczy na czole. Tam chyba jakieś kasy dostajemy, nie? Takie mam wrażenie przynajmniej. Jest amunicja. Fajnie. Co tu jeszcze macie? Dobra, git. A teraz jak tam by się dostać? Zawsze jest jakiś sposób. Trzeba się zastanowić. No, coś tam dla Liberty pisało, ale jakoś mnie to nie obchodzi. Teraz interesuje mnie to, jak tam się dostać. Najlepiej jakbym nie pływał, bo takie wyzwanie bym sobie stworzył bez pływania. O kurde, się tu dostał Arno, bez problemu. Jest fajnie, że... Co tu się dzieje? No nie wierzę, no... Arno, znowu żeś upadł na mózg. Dobra, dorwiemy go, mam nadzieję, w taki sposób. Nie ma, trzeba... Sprawiedliwość musi panować. Dobra, zapiemy go, zapiemy. O, potknął się. Nieee, poszło. Masz coś do zlutowania? No nie będzie miał. Ok. Ma 10 tych hajsów. Dobra, mogę już w końcu biec. Lol. Udam, że tego nie widziałem. Dobra, to mogę w końcu się tam wspiąć. Tam, gdzie po prostu chcę. No wspinaj się, no co tak się zastanawia, żarno? I jedziesz dalej. O, tu już lekkie przycinki są. Ponownie. Ale to wiecie, tak musi być ostatnio kiedy. Jutro na 100% może się już okazać odcinek w trybie kooperacji i możecie się zdziwić, że intro będzie nieco inne. Dobra, przepędź atakujący. Ale jak ja mam to zrobić? Pomysły? Aha, pewnie tak, interakcja. A, tak to musiałem to zrobić. Dobra, bo on mnie stąd. A może z wami tu jeszcze zobaczymy? Yeah.
Co mnie obchodzi, że pamiętają? Znowu dostaliśmy 100 punktów credo. A, czyli te pewne punkty credo nam będą pomagać w kupowaniu nowych kolorów i rodzaju szat i ubrań dla Arno. Nie tylko w single player, ale i w koopie. Okej, okay. Coś tam kaskie padło. Dobra. Przedmioty użytkowe. Czekaj, a fajnie by było ostrze berserkera? Co jest? Aha, to jest to nowe ukryte ostrze. Czekaj, uzupełnij wszystko za 25. A tego mamy z 700. No to nieźle, nie jest najgorzej, powiem wam szczerze. Jakiś tam hajs trzymamy. Okej, tylko tak, teraz ze skillami jeszcze i tak będzie ciężko ogarnąć to. Okej, jest wszystko dobrze. Ja już jesteśmy niedaleko tej misji. Miałem stoper w ogóle włączyć, a ja jestem darowisty i tego nie robię. A już ten materiał chyba nagrywam, nie wiem, może z 10 minut będzie, około. Zobaczymy. Dobra, interakcja. Zobaczymy, co to będzie. That's three times this month. I gotta eat. You gotta feed me. Works out. Shut it. What do you want? A lot of crime going on. Need help? I've got things well under control, thank you very much. What about all the murders you never solve? I said shut it, Vidoc! Think about it. He solves them, you get the credit. Tell you what. Solve a murder, I'll give you a weapon out of the bin. Meanwhile, I have more important things to do. Nie ma sprawy. Hey. Co chcę, żegnaj. Mały. I know the streets. I can help you out. Why would you? Because that stinking stupid pig of a police minister doesn't have the stinking stupid sense to do anything that might give even a grifter like me hope that someday, someday, this city might not be a shitty place to live. Uh-huh. And because I'm bored out my bloody mind. Oh, for the love of God, Vidoc, shush! Ten śpi, nadzoruje jednocześnie, a tamten się męczy. No, gdzie jest sprawiedliwość? Dobra, akceptuj i śledzi. No to chyba akceptuj po prostu. Nie, lepiej chyba, czekaj. I teraz trzeba chyba wybrać. Zrozumiałeś zagadkę morderstwa w klasztorze. A co jak dam akceptuj i śledź? Zobaczymy. Something kind of creepy about monks. Closed up like that in a big building. Sometimes that's hard on people. Better check out the monastery here on the island, though. Dobra, to teraz zobaczymy, czy coś tu jeszcze mogę zrobić. O kurde, jakiś koleś tu biegnie. Lol, tak trochę dziwnie, szczerze mówiąc. Ale dobra, mniejsza z tym. Da radę jakoś stąd wyjść? Pewnie tak. Dobra, no to teraz przydałoby się parkour, tak? Wchodzimy na dachy. Tradycyjnie w sumie. Więc to jest podstawa. Parkour. Okej. Okay. I się tam dostać, zbadać ciało po prostu. No, nie doskoczysz? Serio? Okej. To jakoś ogarnąłem wspinaczkę. No, cutscenka była dość w
połowie śmieszna, ale w połowie też taka przykuwająca uwagę. Taka interesująca po prostu, żeby zachęcić do wykonania tą misję. A więcej słyszę. Chyba w sumie byłem, pamiętam. O! Widzą mnie gnoje. Ale skupmy się na rzeczach ważniejszych. Dobra, chyba się tam dostaniemy. O! Ale skok! Cholera! O! A gadaliście, że takich skoków Edward nie umie. Znaczy Edward nie umiał, a Arno też umie. A nawet więcej umie od Edwarda. Dobra. Dobiegniemy, ale teraz już jest mniej tych lagów. Trzeba zauważyć. Da radę grać. Nie jest źle. Tu się już cieszę, chociaż raz, że można jakoś pograć, jak należy. Zaraz to ciało znajdziemy i zbadamy do reszty. A? Zabij przestępcę. O, to sobie jeszcze zrobimy to. Okej. Jebut. Jeb. Perfekcyjne zabójstwo. Można go polutować? Nie. To sobie dajmy spokój. Jak nie da rady. Dobra, teraz trzeba to ciało odnaleźć. Dobra, gdzieś tutaj. Jest jakieś stuk siana czy coś? Gdzie to ciało jest? To mnie zastanawia. Na razie nie zauważyłem żadnego wnętrza budynku. Jakiegoś wejścia przede wszystkim do tego budynku nie znalazłem. A gdzieś na pewno powinno być. Dobra. Da radę tu wejść? Nie. Czekaj. No mamy tutaj ciało, ale jak ja mam tam się dostać, no? Teraz odkryjemy tą tajemnicę, którą nas będzie męczyć przez kilka minut. Tyle wiemy, że mamy zbadać ciało, ale co dokładnie? Jest, dobra, odkryte. Nie przeszkadzaj sobie. Chcę wiedzieć, jak się tu na górę dostać. Dobra. Może lepiej się podskradajmy, żeby wczuć się w rolę takiego cichego asasyna też. Dobra. No i co? Można badać, nie? Martwy mnich, brat Jan, uduszony różańcem. Najwyraźniej został ściągnięty z krzesła, gdy pisał coś przy pulpicie. Aha. Wkraczasz na obszar śledztwa. Ha. Dear Lord, Friar Stanislas, Bernard, and even the respected Friar Benoit, and then Friar Jean, all dead. It passeth all understanding. Three monks survive, praise God, but I dare not think. Is it possible that the murderer is one of them? Bah, ridiculous. Which of them would be capable of such an atrocity? But I dare not think. Is it possible that the murderer is one of them? Bah, ridiculous. Which of them would be capable of such an atrocity? But I dare not think. Dobra, nieważne. Dialog się powtarza.
teraz może coś innego. Zwłoki starszego mnicha leżące w łóżku. Jego twarz jest szara i ziemista. To są zwłoki Bernarda. Zwłoki brata Stanisława leżące w łóżku, jego twarz tak samo. Dobra, to jakaś skrzynka. Rzeczy osobiste. Aha. Z siedmiu gałęzi jedno trzy ostaną. Te bardziej lęciwe kostucha zaskoczy. Dwie do bratobójstwa zmuszone zostaną, a spiskowcy umrą, gdy sen ich zamroczy. Czyli Nostradamus coś takiego kiedyś musiał powiedzieć. Dobra, teraz tak. Tu mamy... jakiś zmięty kawałek papieru. Nie będę tego czytał, bo to już jest za długie. Kiedy indziej się zajmiemy tą kwestią. Teraz kolejny trop. Okej, tu są brata zwłoki Benoita. Benota. Jak to się czyta po francusku? Dobra, gdzieś jeszcze jakieś zwłoki czy tropy. Tu widzę 1, 2, 3 i 4. Dobra, co tutaj mamy? Dobra, tu gdzieś najbliżej jakieś następne. Trzeba zejść na dół. I to powiem wam, naprawdę ten typ misji zaskakuje mnie. Pierwszy raz coś takiego. Coś śledczego, typu kurde Sherlock Holmes albo coś w ten deseń. Takie detektywistyczne misje. So much happened. First the death of the elder monks. Friar Jean served them wine and they immediately became very tired. They went to bed and couldn't be roused. I ran to the doctor. When I came back, what did I find? They were all dead. And there's Friar Jean strangled at his desk. To brutalnie było. Co jeszcze trzeba pogadać? It's the death of the elder monks. Friar Jean served them wine, and they immediately became very tired. They went to bed and couldn't be roused. Czekaj, czyli można go oskarżyć, to moment. Czekaj. Niech się załaduje. So much happened. First the death of the elder monks. Aha. Served them wine, and they immediately became very tired. They went to bed. Jego nie możemy oskarżyć, bo wtedy nasza nagroda będzie niższa. To nie. Dobra, szukamy następnych tropów, które po prostu zwiększą namacalność naszej misji. Dobra. To jest na oskarżyciel, ale to będzie fałszywe. Co z nim? Saw a monk right over there, starting a fire he was. A fire, here in the vineyard. Well, I yelled at him to get on out of there, and he ran off. Aha. Pracownik winnicy. Coś tam leży. Teraz to sprawdzimy. Podejdziemy dokładnie. Jakiś dziennik. Aha. Gdzie są kolejne tropy? Kurde, zaraz to znajdziemy. Nie pokaże mi czegoś złotego jeszcze? Bo tu jest jeden trop. Ale to jest mało. Tak w zasadzie. Może trzeba dalej iść. O, i jest coś nowego. Kim ty jesteś? I am very worried about Friar Honoré. He and Friar Jean were quite close.
I fear Jean's murder has affected Honoré's sanity. Zeznanie brata Józef. Aha, jego też można oskarżyć. I am very worried about Friar Honoré. He and Friar Jean were quite close. I fear Jean's murder has affected Honoré's sanity. Kurde, mamy już dwóch oskarżonych. Czy oskarżycieli, którzy mogli się w to zamieszać. Ale trzeba więcej poszukać rzeczy. Bo na pewno jest coś do znalezienia. Tu widzę kolejny trop. God's will cannot be understood by mortal man. We search and pray and do the best we can. Small hints can be discerned, say, in the writings of prophets. I believe Nostradamus is one. Aha. No i mamy już wszystkie tropy, nie? Tylko teraz trzeba podjąć decyzję, kogo oskarżyć. Oto. Dobra. Tam oskarżenie, tu też. Tu w sumie też. Tylko teraz trzeba się dobrze wsłuchać. Brat Honoriusz. God's will cannot be understood by mortal man. We search and pray and do the best we can. Small hints can be discerned, say, in the writings of prophets. I believe Nostradamus is one. On bardziej tutaj wykazuje się mądrością, więc wątpię, żeby on tutaj był. Dobra, myślę, że już opuściłem całkowicie. Dobra, to on raczej za bardzo nie jest tam wplątany. A co z nim? Czekaj, dostęp do bazy danych. Zatruł wino w beczułce, lecz to ja je podałem, gdy wiedział, że chce się przyznać. Nie wiem, czekaj, to jest to brat Józef. Najbardziej to tutaj podejrzewali Honoriusza. Jest. A jeszcze sprawdzimy tamtego. To kto? Brat Benedict. Ale jeszcze raz sprawdzimy te akta. To było w bazie danych. Ta spraw. Thank you.
Fajnie. Czyli to już nam dało do myślenia, że oskarżycielem jest brat Honoriusz. No właśnie. Tak, to wszystko tłumaczy. Dobra, czyli Honoriusz jest oskarżycielem, winnym, winowajcą. On uciekł i on w sumie jakby się do tego chciał częściowo przyznać. Dobra, oskarżamy go w takim razie. Honoriusz. God's will cannot be understood by mortal man. We search and pray and do the best we can. The conspirators were foretold to die in their sleep. Jean was victim of a fratricide. Is it murder to fulfill a prophecy? Co się zrobiło? Ha? Dobrze wyszło. Bo ja już nie wiem, naprawdę. Serio. Powaga. It's all coming true, I tell you. Even this. Dobra. He's a bit of his nut, if you ask me. Arrest the madman. 9 times out of 10, you're right. O, udało się. Nieźle. Świetnie. O. O, udało się. Świetnie. Oceniam to wspomnienie jak najbardziej na 5, bo to była misja na myślenie. I to mi się podobało. Ale można dostosować postać, bo jakaś nagroda. Cóż to za nagroda? To mamy? O! Można już chyba wyposażać. Czekaj, bastard. Ale to są chyba bronie ciężkie z tego co widzę. Co to jest? Drewniany młot. Aha, i od razu mi wczytało w ciężkie. No bo ja chcę się obsługiwać tymi ciężkimi. O, wyposaż. O, można od razu wyposażyć. Ja po prostu ten młot. O, i nieźle. Mi się to podoba. Trzeba przyznać. Ale na przykład bym chciał coś lepszego. O, taki toporek to już by było coś. A weźmiemy ten toporek. Nie wiem jak wy, ale kupimy go. Mamy ten topór wyposażony w ogóle? Tak, BTW. No jest, powinna być wyposażona. Jest nasz toporek. Cudeńko. No, nic dodać, nic ująć. Cudeńko. OP. Czekaj. Schowanie broni. Wstawaj. I can't help you. Christ. Nie, to nie. A ciebie, no, uwolniłbym, ale nie. It's dangerous to be a politician these days. You might want to take a walk up past the Louvre. Maybe around the post office. Aha. Uh-huh. Jean-Paul Marat has been murdered in his home, one block from the Hotel Cluny. Revolutionaries tend not to have long lifespans, if you ask me. Body's been found in the catacombs. Careful, it's easy to get lost down there. I'd give you a map to find your way, but no such thing exists. Body's been found in the catacombs. Careful, it's easy to get Quit lost down bothering there. Bothering me.
I'd give you a map to find your way, but no such thing exists. Dobra, nie pieprz tam więźniu. Siedź już cicho lepiej. Stąd da się pogadać? Nie. To gówno. Sprawdzę ile materiał trwa, więc może takie małe ZW. Dobra, zejdzie już tak około 40 minut. Wiem, trochę długo, ale robiliśmy tą misję. To jest najważniejsze, że po prostu ruszaliśmy głową. I to się dla nas liczyło. Dobra, teraz tak. Skoro już mamy jedną misję za sobą, to co to jest? Artefakt. To jakieś kolejne zagadki. Nie, to są właśnie te pierwsze zagadki Nostradamusa. Może jeszcze. Tak się zastanawiam, czy tam jeszcze wbić. Czy jest sens? Podziemne wejście. To jest jakaś łamigłówka w paryskich opowieściach. Dobra, możemy tam jeszcze pójść. Dlaczego by nie? Zobaczymy, co to jest. Byle by to nie było drugie. O, deszczyk pada. Fajnie. Ruszeń kupska. Dobra, ale fajnie wyglądam z tym toporkiem teraz. O, poziom trudności chyba nas wykracza. Więc może jednak nie. Jeśli bym wolał. Co to jest? Co to za typo? We can't do this without you. To nie wykonamy, szkoda. Oh, well done. Now here's your prize. Quickly. Dobra, tej misji nie wykonamy w takim razie, a szkoda. No to okej, widać, że poziom trudności tej misji niestety. No tak, w sumie zauważyłem, że jest ciężko, a z tą misją też jest ciężko, więc. No raczej nie powinniśmy się jeszcze narażać na takie misje. A to łamigłówka. A to możemy jeszcze spróbować. Dobra, to jeszcze się dobiegniemy przez 30 metrów. I to możemy spróbować zrobić bez problemu. Jakaś łamigłówka. Okej, akceptujemy i śledzimy. I am Madame Tussaud. I'm adept at making wax figures and death masks. I promise the... ...would make masks of face victims of the guillotine. Powaga. It's grisly, but it was the only way to get out of prison. And now someone has stolen the heads I was given. Could you please find them for me? A, pomów z asystentkami. Czyli mamy tu pierwszą. Jakiś liścik. Tam na górze są dwie kolejne. That a soldier who guards Sainte-Chapelle wanted the head of a limp de Gouges. Sainte-Chapelle. He was in love with her from afar. Mm-hmm. Okay. Jakaś wiadomość kolejna i ostatnia. The judge of the Palais de Justice, who condemned Jacques Hébert, apparently wanted Hébert's head as a trophy. Mm-hmm. Okay, co teraz? Zyskaj głowy. Aha! Czyli teraz mamy trochę... roboty znowu. A dobrze. Okej. Okay. Lol. Ale dziwnie się ślizgałem. Wybaczcie. Najmocniej przepraszam za te błędy małe. Tu mogą mieć znowu jakieś lekkie przecinki. Ale to nie powinno stwarzać tak dużego problemu. Teraz trochę pobiegamy po dachach. Co nieco odzyskamy te głowy. Tak to mogę stwierdzić. Tu widzę, jest inna głowa. Najbliżej nas.
strażnicy to są w pizdę. Może go zabić tak? Czekaj. Zaciulamy go, co? Nie? Nie, piękne. Wróćcie go przeszukamy. O, to można nawet przeszukiwać ich nakłócanego. Miło. I nowocześnie. Dobra, to możemy odzyskać. Okej, tam jest kolejny strażnik. Ha. A, tu są goły, czyli można różne sposoby te głowy zdobyć. Dobra. Tu skoczymy na stóp siana. Jedna, druga, trzecia, no to możemy bez problemu te głowy zdobyć. Teraz trzeba uważać na tłumy, żeby nas nie wykryto. No ale to nie powinno problemu najmniejszego sprawiać. Aha, dobra. Wiem jak trzeba uwalić. Ale nie ciężkie. Nie zaprzeczę. Puszczycie sobie. Dobra, dziękuję. No, ale jak? Kurde, jakie to jest chore. No, oni się i tak tam nie przedostaną, to dobrze. Może to okradniemy. Najpierw to musimy zniknąć z pola rodzenia. Okej. O, i tam można odzyskać tą głowę. Igrit. A, niewłaściwy worek. Taki wał. Taki wał. Dobra. Też niewłaściwy. O, to będzie trochę męczarni z tym. Ale się pomęczymy w końcu, nie? Ktoś będzie mnie szukał. Pół dnia. Kiepska sytuacja. Dobra, może tu znajdziemy tę głowę. Chociaż jedną. Ja się nie liczę na oklaski. Się na serio pomęczymy. Kurde. Nie widzę mnie? Wejdź, wejdź w tłum! Dobra, dałem radę. Jakoś. Aha. Dobra, to walczymy, niestety. No walczymy, walczymy. Idzie walka, idzie. Poszło. Oh,
O! Tu jeszcze muszę uważać. Ła! Co za gnoje. Zaraz ich zgubię, spokojnie. No inaczej nie mogę już tego zrobić. Wybaczcie, najmocniej. Ale to już się powoli wymykało spod kontroli. Dobra. Da radę odzyskać? Da radę, teraz tak. Kurde, kiedy będzie właściwy? Dobra. Tu jeszcze powinniśmy go dobić. Dobra. Zdjąć. Gdzie są jeszcze te wojaczki? Okej. No, spokój się zrobił. Co prawda hałas musiałem narobić. Jest, była Jokesa Herberta. Tu przeszukamy ich. Dawać hajsy. Powiem, że coś macie tu. Co tam pieprzysz? Farmazony po francusku. Okejka. Dobra, rytm. Dobrze. Zaszukamy dalej tych głów. Pewnie te dwie głowy gdzieś tam będą. No, hałasu sporo się zrobiło, Jezu. Ale powód do płaczu. Na szczęście cywili nie zabijałem, a chyba można. A, dobra. Jeszcze ciebie tutaj skatujemy. O, ale żeśmy paćkali ścianę. Tym toporem, no mówię, ja wiedziałem, że topory do mnie pasują. I ten tryb walki, no. No nie może być lepiej po prostu. Dlatego ja się piszę na toporki, jakby co. Jeżeli chodzi o tryb kooperacji i single player też. Dobra. Szukamy kolejnych głów. Ale chciałem skoczyć do siana. Dobra. O, znajduje się dzwon alarmowy. Miło. Chodź tu, może go zaciukamy. Po cichutku. Dobra, może podejdzie tu. No podejdź. Wyszło. Pięknie. To działa cały czas. A, tu trzeba będzie wykraść tą głowę. Czyli to takie też łatwe nie będzie. Ten dzwon trzeba będzie chyba zniszczyć. Dobra, sabotujemy. Okej, okay, zadziałało. Coś jeszcze? A, tylko łuk teraz. Poszło. Aha, jakiś klucz. Przedmiot związany z misją. Aha. A gdzie te głowy w tym wszystkim? Gdzie są te głowy? Aha, pewnie tam trzeba iść do tego zielonego punktu. Gdzie właśnie te głowy szukamy? O, kurde. Dobra, chcę ci tylko to ukraść. Ja cię nie chcę zabić, spokojny. Ciebie nie zabiję, uwierz. Dobra, przeszukamy go. Jakiś list. Aha. Gdzie reszta tych głów do cholery? 100 metrów, okej. Okay. No to odcinek będziecie mieli godzinny. Nie wiem, czy chcecie, czy nie. Mogę wam zawsze go podzielić. Obrócę.
On ma być jeszcze. Powiem już sobie darować z tym, nie? Co wy z nim robicie? Pogrzało was? A? Dobra, teraz możemy ten dzwon zniszczyć. Dobra, sabotuj. To się da, ale pewnie się nie da. Dobra. Będzie ta główka. Jak miałam, pewnie trzeba będzie użyć gwizdy. Chyba. Szukamy dalej głowy. Jest tu jedna głowa do odzyskania. Jest, są jakieś schody na dół? Pewnie, że są. Jest, ale fajnie. Zajebioza. Dobra. Dobra, odzyskujemy je. Okej, okay, skrzynia otwarta. O kurde! Dobra, zabijemy. Jakiś dekiel nam się tu wtrącił, ale padł, tak czy siak. Dobra. Następnym razem to trzeba na serio to po cichu robić. Bo wiedzieć, że naprawdę kolesia zauważyliśmy dopiero jak nas zareagował na nas. Dobrze, mamy misję wykonaną, teraz pomówić z Madame Tussaud. Jakaś interakcja, co to jest? Aha. Pewnie też do wpisu to będzie. Ale dobra, tak czy siak, teraz udajemy się do Madame Tussaud. Dobra. Chcę się tylko tam dostać z powrotem. Okej. No, tu! O, pięknie. Ładnie, żeś skoczył wręcz, Arno. Dobra, tu. Tu żeśmy się w sumie już nawet spinali raz. No dasz radę, no człowieku. No, i ładnie. Ale ułom. Dobra, to trzeba będzie tak to zrobić. I stąd się wydostaniemy w taki sposób. Omówimy tą misję i skończymy odcinek. Yeah. I parkurujemy. Ło, stary, nie tak ostro. Nie za ostro. Bo wiesz, jak to się kończy. Kiedy coś się za ostro robi. Jak on skacze, kurde, nie mogę. Z jego parkouru. Ale fajnie schodzi. Dobra, o to chodziło. No i ładnie ogarnięty ten parkour. Teraz dotrzemy do celu. Oddamy misję, na pewno nas wynagrodzą i skończymy odcinek. Dobra, już dotarliśmy. Teraz na dół. I oddajmy misję. You have them. I can make the death masks and be safe. Oh, what a world in which we live. O, nie ma za co. Naprawdę nie ma za co. O, niezła nagroda. Trzeba przyznać. Oceniamy to wspomnienie, rzecz jasna, na 5. I kontynuujemy. Dobra, czyli tu mamy już rozwiązane. Może już skończymy odcinek. Sprawdzę, czy jeszcze coś w ogóle jest do roboty w tym miejscu. Ale tak patrzę, to chyba już nawet... Nie, tu jeszcze mamy, ale to może już w następnym odcinku. Tak czy siak, dziękuję wam bardzo za obejrzenie. To już będzie... You are ready to fight.